Z nami Michał Żaromiński. Dzień przed walką z Rafałem Jackiewiczem. No jak nastroje? Nastroje dobre. Jestem zadowolony z przygotowań. Myślę, że wszystko to tak jak mogłem, w miarę możliwości się przygotować, tak się przygotowałem. No i tyle, jutro wychodzę i walczę. Podtrzymuję jeszcze swój los, o którym mówiłeś, że możesz tylko zyskać, nic nie stracić. Dalej tak odczuwasz? No wiadomo, w dzień walki podejrzewam, że będzie lekki stresik, jak to przed każdą walką, no jest najsłabszym zawodnikiem, jak się boksuje, to jest taki stresik. Ale to myślę, ja właśnie tak sobie wbiłem do głowy, że ja nic nie muszę. Ja z luzu wychodzę i to mi pomaga, lepiej się czuję, lepiej mi się trenowało, poprzez w ten sposób właśnie, że nikt na mnie nie liczy, a mogę zrobić niespodziankę. Z jednej strony Rafał ma tą przewagę nad tobą, że jest szalenie, naprawdę bardzo doświadczony. Z drugiej strony wszyscy wiemy, co Rafał robi. Twój lewy prosty, on schodzi za krok na prawą nogę, uderza swoim prawym. No znamy tę akcję Rafała, tak? Więc teoretycznie masz go bardziej rozpracowanego. Jakieś luki widzisz u Rafała? No wiadomo, jak każdy zawodnik, Rafał ma szczerną gardę, trzeba przyznać, ale jak będzie bił, wiadomo, każdy jak bije, to się odsłania i w tym trzeba patrzeć swoje możliwości, no wiadomo, żeby tam ulokować swój cios. A to, co go zabolało ostatnio po dole, bierzesz to tak gdzieś tam w główce sobie to poukładałeś, że może Rafała warto byłoby zranić po dole? No, wiadomo, na wątrobę nie ma mocnych, każdy, kto dostanie, dosięgnie w tamto miejsce celnie. Ja już mam taki plan ułożony, nie chcę zbytnio zdradzać, ale no wiem mniej więcej, czym boksowy, za czym też Rafał wyjdzie. Na takim dystansie raczej nie ma tutaj chyba znaczenia ta jego przewaga, że on się bił 12 rund, prawda, w przyszłości, bo myślę, że w wysokim tempie jesteś w stanie przeboksować od pierwszej do ostatniej minuty, nie? No myślę, że tak, jeszcze w walce nie boksowałem 8 minut, ale na sparingach spokojnie wytrzymywałem te 8 minut, także nie powinno być problemu. Tutaj ostatnie słowa, powiedz mi, jak przygotowałeś się do tej walki, jak będziesz spędzał te ostatnie godziny? No te ostatnie godziny w pokoju hotelowym z trenerem sobie jakiś film włączymy, idziemy spać, no i jutro czekamy na walkę. A ty jesteś tym facetem, który śpi przed walką, czy gdzieś tam musi gdzieś się przejść? Nie, ja nie mam problemu ze spaniem. Dobra, dzięki, powodzenia. Dziękuję.